Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Iti piso bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanam buddho bhagavati svakhato bhagavata dhammo sandirthiko akaliko ehi pasiko opanayiko pachattang veditabo vinyuhiti supatipanno bhagavato savaka sangho ujjupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho samichipatipanno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yugani yattha purisa pungala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttaraṃ puṇyakhetaṃ lokasanti. For this evening, we're going to continue doing some reading from the suttas and from the Satipatthana Samyutta. Dziś wieczorem będziemy kontynuować czytanie sut Samyutta Satipatthana. Yesterday we read one sutta, which gave us the parable of the hawk and the quail. Wczoraj czytaliśmy sutę, która zawiera przenośnie o jastrzębiu i przepiórce. And we saw how this parable was used to convey the message about how through mindfulness we keep ourselves in a place that's safe and secure. Sutta ilustrowała, jak dzięki uważności utrzymujemy się w miejscu, które jest dla nas bezpieczne. And we also took the chance to discuss various terms and ideas which are to do with the practice of mindfulness meditation. I przy okazji omówiliśmy pewne terminy, które wiążą się z praktyką uważności. We talked a little bit about some of the different ways that these terms are used and some of the different interpretations that they have. Rozmawialiśmy też o różnych sposobach użycia i różnych interpretacjach tych terminów.
Okay, so let's move on and look at the second sutta we have here, which is on the cook. Spójrzmy na drugą sutę, która jest mową o kucharzu. Also from the Satipatthana Samyutta. Również z Satipatthana Samyutta. Okay. So again, I'll read through the sutra in English. The incompetent cook. Where does that start? I'm not sure where that first phrase comes from. It's not in this. Oh, okay, so that's just a subtitle or something, okay. Because suppose a foolish, incompetent, unskillful cook were to present a king or a royal minister with various kinds of curries. Sour, bitter, pungent, sweet, sharp, mild, salty, or bland. That foolish, incompetent, unskillful cook does not pick up the sign of his own master's preference. Okay, so a curious idiom in English. We'll come back and look at that later. I'd prefer to translate it something like that unskillful cook doesn't notice what their master likes. Okay, something like that. Anyway, today this curry pleased my master, or he reached for this one, or he took a lot of this one, or he spoke in praise of this one, or the sour curry pleased my master today, or he reached for the sour one, or he took a lot of the sour one, and so on for the bitter, pungent, sweet, sharp, or mild, salty, or bland curry. So that foolish, incompetent, unskillful cook does not gain gifts of clothing, wages, and bonuses. For what reason? Because that foolish, incompetent, unskillful cook does not pick up the sign of his own master's preference. Or, again, more idiomatically, that unskillful cook does not notice what his master likes and dislikes. So too, because here some foolish, incompetent, unskillful bhikkhu dwells contemplating the body in the body. Again, I'll translate it my own way. Competent bhikkhu meditates by observing an aspect of the body, keen with situational awareness and mindful, having removed desire and aversion for the world. While he meditates observing a body in the body, his mind does not go into samadhi. His defilements are not abandoned, and he does not understand the reason for that. Okay, again, he does not pick up that sign. Notice this curious idiom. He does not pick up that sign. I'd translate it as something like he doesn't notice what's going on, or he doesn't understand the reason for it. Similarly, with contemplating the body, also contemplating feelings, mind, and phenomena. While he dwells, while he meditates, observing aspects of phenomena, aspects of principles of dhammas, his mind does not go into samadhi, his defilements are not abandoned, and he does not pick up that sign. Again, he does not understand what's going on. That foolish, incompetent, unskillful bhikkhu does not gain pleasant dwellings in this very life, nor does he gain mindfulness and clear awareness or situational awareness. The translation's a little bit obscure. He does not gain pleasant dwellings in this very life. It does not talking about his house or getting a nice apartment to live in. Okay, what it means is that he doesn't get into jhanas. Okay, the phrase does not enter pleasant dwellings in this very life is a standard phrase for jhanas. Okay, for what reason? Because he does not pick up the sign of his own mind. Okay, in other words, he doesn't understand what's going on with his own mind. The competent cook, okay, suppose because a wise, competent, skillful cook were to present a king or a royal minister with various kinds of curries, sour, bitter, pungent, sweet, sharp, mild, salty, or bland. That wise, competent, skillful cook understands what's going on with his master's preferences. Today, this curry pleased my master, or this one didn't, and so on and so forth. That wise, competent, skillful cook gains gifts of clothing, wages, and bonuses. For what reason? Because that wise, competent, skillful cook understands what's going on with his master's preferences. So too, because here some wise, competent, skillful bhikkhu meditates by observing an aspect of the body, keen with situational awareness, mindful, having removed desire and awareness for the world. While he meditates, while observing
an aspect of the body, his mind goes into samadhi, his defilements are abandoned, and he understands what's going on with that. He meditates observing an aspects of the feelings of the mind and of principles, keen with situational awareness and mindful, having removed desire and aversion for the world. While he meditates by observing an aspect of phenomena, an aspect of principles, his mind goes into samadhi, his defilements are abandoned, and he understands what's going on with that. That wise, competent, skillful bhikkhu gains pleasant abidings in this very life, blissful meditations in the present, and he gains mindfulness and clear comprehension. For what reason? Because that wise, competent, skillful bhikkhu understands what's going on with his own mind. Okay. So, as I've translated, obviously I've translated a few things my own way, and we'll go back and discuss those differences later on. But let's first have the Polish one, and we'll see whether Piotr got that right or wrong. We'll be making lists here. Okay. To tak, jakby o mnisi głupi, niedoświadczony, niezręczny kucharz przedstawiał królowi lub doradcom króla różnego rodzaju zupy. Bardzo kwaśne, bardzo gorzkie, bardzo ostre, bardzo słone, pikantne, niepikantne, słone, niesłone. Tak też mnisi ten głupi, niedoświadczony, niezręczny kucharz nie uchwycił znaku swojego pana lub nie zrozumiał jego upodobań. Mój pan raczył siedzieć tą zupą, sięgnął po to, dużo tego wziął, wdzięcznie się o tym wypowiadał. Mój pan raczył siedzieć bardzo kwaśną zupą, sięgał po bardzo kwaśne, bardzo się kwaśne, bardzo, dużo kwaśnego wziął, wdzięcznie się o kwaśnym wypowiadał i tak dalej, z gorzkim, ostrym, słodkim, pikantnym, niepikantnym i niesłonym. Tak też mi się ten głupi, niedoświadczony, niezręczny kucharz nie otrzyma okryć, nie otrzyma zapłaty, nie otrzyma podarunków. Jaka jest tego przyczyna? Ponieważ ten głupi, niedoświadczony, niezręczny kucharz nie uchwycił znaku swojego pana, czy też jak Wanty Sudża to tłumaczy, nie zrozumiał jego preferencji. W taki też sposób mnisi, jakiś głupi, niedoświadczony, niezręczny mnich, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, pilnie i świadomie trwa, dostrzegając z przejrzystym zrozumieniem ciało takie, jakie jest, albo medytuje nad aspektem ciała. Gdy tak trwa, dostrzegając ciało takie, jakim jest, jego umysł nie skupia się, zanieczyszczenia nie znikają. Nie uchwycił znaku, albo nie zrozumiał, co się dzieje z jego umysłem. To samo z doznaniami, uczuciami, umysłem oraz naturę zjawisk, czy tak jak Bhante Sudża to tłumaczy, zasady. Gdy tak trwa, dostrzegając naturę zjawisk, czy też zasady, jego umysł nie skupia się, zanieczyszczenia nie znikają, nie uchwycił znaku, tudzież nie zrozumiał, co się dzieje. Tak też mnisi, ten głupi, niedoświadczony, niezręczny mnich nie otrzyma przyjemnego przebywania w doczesności. Bhante zaznaczył, że chodzi tutaj o medytacyjne osiągnięcia, czyli dżany. Nie otrzyma przejrzystego pojmowania uważności. Jaka jest tego przyczyna? Ponieważ mnisi, ten głupi, niedoświadczony, niezręczny mnich nie uchwycił znaku swojego umysłu, czyli nie zrozumiał, co się dzieje. To tak jakby o mnisi mądry, doświadczony, zręczny kucharz przedstawiał królowi lub doradcom króla różnego rodzaju zupy, bardzo kwaśne, bardzo gorzkie, bardzo ostre, bardzo słodkie, pikantne, niepikantne, słone i niesłone. Tak też mnisi, ten mądry, doświadczony, zręczny kucharz uchwycił znak swojego pana, gdyż zrozumiał jego preferencje, bo pan raczył się dziś tą zupą, sięgnął po to, dużo tego wziął, wdzięcznie się o tym wypowiadał. Mój pan raczył się dziś bardzo kwaśną zupą, sięgnął po bardzo kwaśne, dużo kwaśnego wziął, wdzięcznie się o kwaśnym wypowiadał. Mój pan raczył się dziś gorzką, ostrą, słodką, pikantną, niepikantną, słoną, niesłoną zupą. Tak też mi się ten mądry, doświadczony, zręczny kucharz otrzyma okrycia, otrzyma zapłatę, otrzyma podarunki. Jaka jest tego przyczyna? Ponieważ mi się ten mądry, doświadczony, zręczny kucharz uchwycił znak swojego pana, czyli zrozumiał jego preferencje. W
taki też sposób niż jakiś mądry, doświadczony, zręczny mnich, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, pilnie i świadomie trwa, dostrzegając z przejrzystym zrozumieniem ciało, takie jakim jest, albo po prostu medytuje nad aspektem ciała. Gdy tak trwa, dostrzegając ciało takim jakim jest, jego umysł skupia się, zanieczyszczenia znikają. Uchwycił znak, albo zrozumiał, co się dzieje w jego umyśle. Gdy tak trwa, dostrzegając, bo jest jeszcze uczucia, umysł i ostatni jest natura zjawisk albo aspekty zasad. Gdy tak trwa, dostrzegając naturę zjawisk taką, jaka jest, jego umysł skupia się, zanieczyszczenia znikają, uchwycił znak. Tak też myśli ten mądry, doświadczony, zręczny mnich, otrzyma przyjemne przebywanie w doczesności, czyli osiągnie dżany, otrzyma przejrzyste pojmowanie uważności. Jaka jest tego przyczyna? Ponieważ misi ten mądry, doświadczony, zręczny mnich uchwycił znak swojego umysłu, czyli zrozumiał, co się dzieje w jego umyśle. Okay, very good. Thank you. Okay, so the question which, of course, you'll all be really most interested in knowing, that's raised in here, is did they really have curries 2,500 years ago in India? Najważniejsze pytanie, które na pewno was zajmuje, jest takie, czy naprawdę mieli curry już 2,500 lat temu w Indiach? And the answer is yes, they did. Odpowiedź brzmi tak, mieli już. In fact, there was just last year some archaeological studies of cooking fires in the Indus Valley civilization. So that's about 1,500 years before the Buddha. Były badania prowadzone archeologiczne w dolinie Indusu, badające naczynia i miejsca do gotowania. Cywilizacja Indusu była już 1500 lat przed Buddą. And they found traces of cumin and turmeric, which are two of the basic curry spices. I znaleziono dwie przyprawy, które są częścią obecnego curry, czyli kminek i tumel. So Indians have been eating curry for at least 4,000 years. Hindusi jedzą curry już od 4,000 lat. Amazing, huh? This is an attachment. Probably, yeah. Okay. The other thing which is interesting is the word that Bhikkhu Bodhi's translated is curry here, but the Pali word is supa. As in soup. Yeah. Bhikkhu Bodhi przetłumaczył to jako curry, ale w oryginale słowo jest po prostu supa. To nawet po polsku brzmi bardzo podobnie. So this is obviously a Indo-European word, so it's part of the common heritage of the Indo-European peoples. What's the word for curry or soup in Polish? Zupa, same thing, yeah. Okay. All right. Good. So now the important things are out of the way. Wyjaśniwszy najważniejsze rzeczy. Okay, so you know, we can see from this sutta that much like the previous one, the Buddha's beginning with a, you know, very kind of lively parable about something that people can observe in the society around them. Więc tak jak w poprzedniej sucie, Buddha zaczyna od czegoś, od takiej kolorowej przypowieści, którą można spotkać w jego czasach. Znaczy, takie wydarzenie mogło mieć miejsce w jego czasach. And even though probably most of you haven't been the cooks for a king, but I'm sure you can relate to that same thing, that when you're doing your work, you have to sort of try and see what your bosses are going to like and do work that's going to make them happy. I pomimo tego, że większość z was pewnie nie jest kucharzami, to możecie odnieść to do swojego doświadczenia i tak samo w pracy, kiedy coś robicie, to staracie się dopasować do preferencji swojego szefa. And sometimes that may be obvious, like they may tell you very clearly what it is that they want. Other times they might just say, you know, do the job, and then they're not happy with it, and you don't know why, yeah? So it can be difficult. Czasami to jest oczywiste, to znaczy szef mówi dokładnie, o co mu chodzi,
a innym razem każe wykonać swoją pracę, a później jest niezadowolony z efektów i nie wiadomo dlaczego. And so if you've ever suffered with a boss who's like that, then that's a good good thing to learn, that if you're ever got somebody who's working for you or trying to help you, that the most one of the most helpful things that you can do is to explain to them clearly and explicitly exactly what it is that you're looking for. Więc mając takie doświadczenie, warto to sobie zapamiętać i jeśli ktoś będzie pracował dla was albo pomagał wam, to jedną z najprzydatniejszych rzeczy, jaką możecie zrobić, jest dokładnie wytłumaczyć, co ma być zrobione i jak ma być zrobione. Hmm. Okay, so and so the parable is drawn between, or the parallel is drawn between that cook who sort of notices what the king prefers and then cooks the food that's appropriate, with a meditator who notices how their meditation goes, what works, what doesn't work in their meditation, and so they're able to adjust their meditation so that their mind will develop in the proper way. W przenośni porównuje się kucharza, który gotuje zgodnie z preferencjami króla, do medytującego, który obserwując, jak przebiega jego medytacja i jak wpływa na jego umysł, dobiera odpowiednie narzędzia, żeby rozwijać swój umysł. Okay, and so just have a look at one of the key phrases here, which is one of the ones which I rephrased. And so if we look at, what is it, paragraph number 9 here. Spójrzmy na sekcję 9. To jest jedna z ważniejszych fraz tutaj. And at the end of that first paragraph there it says, because Bodhi's translation says, the cook does not pick up the sign of his own master's preference. Ostatnie zdanie pierwszego paragrafu brzmi: niezręczny kucharz nie uchwycił znaku swojego pana. Okay. What exactly does the Polish translation say there? Same as Bhikkhu Bodhi. Same, yeah. Okay. So the Pali is nimittang na ugarnhati. Okay. Po palisku to jest nimittang na ugarnhati. Okay. So the ugarnhati literally means to grasp or to pick up something, but actually is normally used as a word meaning to learn something. To słowo znaczy podnieść albo uchwycić, ale używane jest również jako nauczyć się czegoś. So, you know, Bhikkhu Bodhi used pick up, and that can be used in that sense as well. I tak samo tłumaczenie uchwycił może być rozumiane jako podniesienie albo jako zrozumienie. But the real issue here is the word nimitta. Ale prawdziwym problemem jest słowo nimitta. Okay, now, and it's important to understand what this word means, and especially what it means in the early Buddhist texts. Ważne jest, żeby wiedzieć, co to słowo znaczy, a szczególnie co znaczy we wczesnych tekstach buddyjskich. And one of the reasons for that is because it's a word that you'll hear quite commonly used in meditation circles, and it's one of those words where the use in the later traditions is completely different from the use in the early texts. To jest słowo, które często usłyszycie w instrukcjach do medytacji i jest to również jedno z tych słów, którego znaczenie jest zupełnie inne w późniejszych tradycjach niż we wczesnym buddyzmie. So if you get used to that later usage and then you read the suttas, often you'll be confused and you won't understand what's actually happening. Jeśli jesteś przyzwyczajony do tych późniejszych użyć i zaczynasz czytać sutty, to możesz nie zrozumieć ich i ogólnie być skonfundowany. Okay, so in the later traditions and the meaning which you may be familiar with in modern meditation circles, a nimitta is usually used to mean like a light that you see in your meditation. W późniejszych tradycjach, tak jak się obecnie zazwyczaj naucza medytacji, nimitta oznacza światło, które pojawia się przy skoncentrowanej medytacji. But it never has that meaning in the early suttas.
Ale to nie miało takiego znaczenia we wczesnych suttach. Okay. So we'll just have a bit, look at what actually it does mean. Więc spójrzmy na to, co naprawdę znaczy. Okay. Now the basic meaning of the word nimitta is a sign. Więc podstawowym znaczeniem tego słowa jest znak. Mm. So what a sign is something that conveys information about something else. Znak jest tym, co przekazuje informację o czymś innym. Right? So you can put a sign outside this hall and you say this is the meditation hall. Tak samo jak można dać znak przy sali medytacyjnej, sala medytacyjna. Mm. And that would be called a nimitta. I to można określić nimitą. Mm. But nimitta is used in some other senses too. In some cases nimitta means something like a hint. Innym razem nimitta może też znaczyć wskazówkę. Mm. So for example it discusses this in the context of the vinaya for the monks and nuns. Na przykład w kontekście vinai, reguł dla mnich i mniszek. Mm. So for example like if I'm a monk I'm not allowed to ask for food. Jako mnich nie jestem, nie wolno mi prosić o jedzenie. So if I'm hungry I can say that smells good. Czyli jeśli jestem głodny, mogę tylko powiedzieć, że coś ładnie pachnie. I'm feeling really weak from hunger right now. Czuję się słabo z głodu obecnie. In fact, I think I'm about to collapse if I don't get some food really quickly. Chyba upadnę, jeśli czegoś nie zjem. So this is a nimitta, it's a hint. I to jest nimitta, czyli podpowiedź. Mm. In fact, that's called, in the sutta, it's called an olarika nimitta. It's called a not very subtle hint. Sutta jest to nazywane olara nimitta, czyli niezbyt subtelna. Podpowiedź. And for example, you might be familiar if you've read the Mahaparinibbana Sutta, the last days of the Buddha, when the Buddha is talking to his disciple Ananda, and he constantly says to Ananda, oh, if the Buddha wanted, he could extend his lifespan. Yeah, and this is this kind of hint. Ananda doesn't get the hint and doesn't ask the Buddha to extend his lifespan. Na przykład w Mahaparinibbana Sutcie. He doesn't get the hint. The Buddha hints to him. He says, "Oh, if I wanted to, I could extend my lifespan." Okay. Więc w tej sutcie to, która opisuje ostatnie dni życia, Buddha mówi kilkukrotnie, że gdybym chciał, to mógłbym przedłużyć swoje życie, natomiast Ananda, z którym rozmawia, nie rozumie tej subtelnej wskazówki. That's what all the monks did. The first council when Ananda told them, they're like, oh, face palm. So what do you think would happen? Like if the Buddha could really extend his lifespan, let's say he could still be alive today, mm-hmm. would that be a good thing? No. No? Why not? Because people will not start practicing Dharma because we think that they still have time to do it. Gdyby Buddha żył do dzisiaj, przedłużył swoje życie, to czy byłoby to dobrą rzeczą? Mm. Did you hear about a few years ago, it was quite famous, was the, what they call the Buddha boy of Nepal? Czy słyszeliście kilka lat temu było o nim głośno o chłopcu Buddzie z Nepalu? Feeding Gamprana, yeah? Yeah, he basically sat under a tree and meditated for 10 months. Siedział pod drzewem i medytował przez 10 miesięcy. Without eating or drinking. Bez jedzenia i picia. And he just stayed there. I po prostu tam był. And you know all of these different like there was they did a Discovery Channel did a documentary and they like put a camera on him for like, what was it 5 days or 7 days or something to see if he was sneaking off at night, pop down to McDonald's for. Disc-
Discovery Channel zrobił dokument na jego temat i ustawili kamerę na kilka dni nawet, żeby sprawdzić, czy nie wymyka się w nocy do McDonalda. And it was a great documentary because they were like interviewing this doctor who was saying, oh, this is impossible, it can't happen that somebody can sit for this amount of time, you know, after 2 or 3 days you need water, blah, blah, blah. And yet they quite obviously were. And then she was saying, no, this can't be possible. Więc robili też wywiad z lekarzem, który twierdził, że jest to oczywiście niemożliwe, żeby po 2-3 dniach potrzebna jest woda i że nikt by nie usiedział w ten sposób, ale oczywiście on siedział. And of course, you know, he was just a young guy. He was thinking in his teens. He had ordained as a novice at the Tibetan monastery, and then he just went and sat under this tree. I był dosyć młody, miał kilkanaście lat, dopiero co został mnichem w tybetańskiej tradycji i siedział pod drzewem. Mm. And of course, you know, because it's like in the Indian region, of course, you can't just leave him to meditate, right? So all of these more and more people started to come and pilgrims started to come. Oczywiście, ponieważ jest to teren bliski Indiom, więc nie można było go po prostu zostawić w spokoju, tylko coraz więcej osób przychodziło, pielgrzymi, i zrobiło się z tego wielkie wydarzenie. And they have to set up fences to control all the people. Ustawiono barierki, żeby kontrolować ludzi. People set up food stalls and, you know, selling relics and all of these things. Ludzie rozstawili jakieś stoiska z jedzeniem, z pamiątkami. And then he's just sitting under a tree, right? On po prostu siedział pod drzewem. So, yeah, eventually he just, one day he just disappeared, he just left. No i jednego dnia zniknął po prostu. And, you know, obviously it seems he just went off to find, you know, just got, went off to find somewhere more peaceful to meditate. Prawdopodobnie poszukał sobie spokojniejszego miejsca do medytacji. Yeah. So I kind of think that if the Buddha did extend his lifespan, something like that would happen. Right? Yeah. Gdyby Buddha przedłużył swoje życie, to pewnie coś takiego by się stało. He'd be like, yeah, everything's impermanent. And they're like, oh, great eternal master. I said, no, no, no. Wszystko jest... Buddha mówi, że wszystko jest nietrwałe, tak, tak, wieczny mistrzu. Like, remember Life of Brian? Pamiętacie żywot Briana? Of course, yeah. You're all individuals, so you can think for yourself. We're jesteście indywidualni, możecie myśleć za siebie. Jesteśmy indywidualni, możemy myśleć za siebie. Okay, so yeah, this is how religions die. Anyway, so okay, so that's one meaning of nimitta. We're circling back here, okay? Back to the word nimitta. To jest jedno ze znaczeń nimitty. A hint. Another word nimitta is also used, this phrase, like a pupa nimitta, like a forerunning sign or previous sign. So for example, when the sky becomes red and starts to glow, this is the sign that the sun will soon rise. Innym znaczeniem to jest taki wyprzedzający znak, na przykład kiedy niebo robi się czerwone, to po nocy wiadomo, że będzie wschód słońca. Now that's an interesting usage because first of all it shows you you know, just a very straightforward meaning that the lightening of the sky is something which indicates something else, that is the rising of the sun. Po pierwsze, w tym znaczeniu jest prosto przekazane, że jedna rzecz, czyli oświecenie, pierwsze światło na niebie, wskazuje na to, że pojawi się druga rzecz, czyli słońce. At the same time, it's easy to understand how if one thing always precedes another thing, then you'd naturally think that that one thing causes another thing. Naturalne, jeżeli jedna rzecz zawsze uprzedza drugą, to naturalnym tokiem myślenia ta pierwsza rzecz powoduje drugą. And so nimitta also means cause. I nimitta może też oznaczać przyczynę. And so these different aspects that need to be borne in mind. We want to figure out what this passage means, and so we know that
that nimitta can have this range of meanings in the early suttas. Więc nimitta może mieć te różne znaczenia we wczesnych suttach. So what it seems to mean here in the case of the cook is that the I shouldn't say what it seems to mean. What it clearly means, because the text states this is what it means, is that the king gives some sign, reaching for it or speaking in praise of it and so on, and that this is a nimitta, this is a sign of something else, i.e. what's the king's preferences. Więc w tym przypadku jasno tekst mówi o tym, że król dał jakiś znak. Jest to znak, który odnosi się do jego preferencji, tak? Czyli jest to wskazówka dotycząca jego preferencji. So Bhikkhu Bodhi's translation here, I don't think it's incorrect at all, but it's just it doesn't read to me like a very idiomatic English phrase. Czyli to tłumaczenie, które jest i po angielsku, i po polsku, ono jest poprawne, natomiast nie jest to idiom, który jest zbyt popularny w Polsce. I'm not sure what a better way of translating it, I have to think about it, but something like, you know, he didn't notice what was going on with his master's preferences, or he didn't notice the signs of what his master liked and disliked, or something like that. Można by to przetłumaczyć bardziej jako nie zauważył preferencji swojego pana, albo nie zauważył znaku. Oznak. Okay. So, but the more important question, of course, is what that means in the context of meditation. Oczywiście ważniejszym pytaniem jest, co to oznacza w kontekście medytacji. Okay, so see how this passage is structured. First of all, one is practicing satipatthana, contemplating the body. Mnich praktykuje satipatthanę, czyli kontempluje ciało. Now then it says for the unskillful meditator that his mind does not go into samadhi. I dla niewprawnego medytującego umysł nie osiąga samadhi. So this, as I was saying yesterday, is the basic function of mindfulness meditation in the Noble Eightfold Path is to lead to samadhi. Tak jak wspominałem, głównym celem praktyki uważności w ośmiorakiej ścieżce jest dotarcie do samadhi. And so if you do satipatthana and you're not getting into jhanas, then you're doing it wrong. Więc jeśli robisz satipatthanę, czyli praktykę uważności i nie osiągasz dżan, robisz ją niewłaściwie. So the next phrase there, it says his corruptions are not abandoned, but what it means here is the translating is just a word for the five hindrances, so it's talking about abandoning the hindrances. Następną frazą jest coś, co my przetłumaczyliśmy jako zanieczyszczenia nie znikają, chodzi o pięć przeszkód medytacji. Okay, so those phrases are pretty much straightforward. To są dosyć proste zwroty. Now, notice how Bhikkhu Bodhi's translated this, that there's like a series of phrases. His mind does not become concentrated, his corruptions are not abandoned, he does not pick up that sign. So like three parallel phrases. Zwróćcie uwagę, że jak Bhikkhu Bodhi to przetłumaczył, są trzy osobne jakby zdania na końcu. Gdy jego umysł nie skupia się, zanieczyszczenia nie znikają, nie uchwycił znaku. Now, in fact, the Pali is structured a little bit differently than that. The Pali actually breaks the... In the Pali, the last phrase is actually a separate sentence. W palijskim ostatnie zdanie jest zupełnie osobne, tak jak w polskim. If you have a look on the left on the Pali text, it says so tang nimittang na uganhati. That's a complete sentence by itself.
Co tam nimi tam na ta ostatnie zdanie po palisku jest osobnym zdaniem. Again to what it means is the uganhati to pick up or to learn or to understand. Uganhati znaczy właśnie uchwycić w sensie albo podnieść, albo nauczyć się. And then you don't understand the nimitta. Więc nie rozumie się nimitte. So again, it's not at all obvious. There's no real simple way to translate the word nimitta here. Nie ma tutaj prostego sposobu, żeby przetłumaczyć ten. So Bhikkhu Bodhi's used sign, the kind of the standard translation. Użyliśmy znaku jako oczywistego tłumaczenia. That's okay, but as long as we understand what the point of it is. To jest w porządku, pod warunkiem, że się rozumie, o co tutaj chodzi. And what it means is that whether you understand the reasons why the mind doesn't go into samadhi. A chodzi o to, czy rozumie się, czy mnich rozumie przyczyny, dla których jego umysł nie wchodzi w samadhi. So this is, remember, is the unskillful meditator. Tu chodzi o niezręcznego medytującego. So they meditate watching the breath or some other aspect of the body. Więc medytują nad oddechem albo jakimś innym aspektem ciała. But it doesn't lead to peace of mind and it doesn't lead to abandoning hindrances. I to nie prowadzi do spokoju umysłu, nie prowadzi do zaniknięcia przeszkód. And they don't understand why that is. I nie rozumieją dlaczego. That's what it means here. They don't understand why that is. Why is my mind not becoming peaceful? Nie rozumieją dlaczego mój umysł nie staje się spokojny. Any questions on that so far? Czy są jakieś pytania? Interesting thing is that the guy, he does the practice, he observes right. things as they are, so it right. seems he's quite far. He doesn't sit and smoke cigarette, he does a serious oh, no, definitely, stuff, yes. and yes. sounds he does it right. Yeah. For my, wydaje się, że ten niezręczny mnich robi to, co trzeba, przynajmniej mi się tak wydaje, a jednak nie wychodzi mu. Więc ciekawe dlaczego. Yep, definitely. It's talking about someone who's sincerely practicing, but they still haven't really, you know, got the wisdom to really understand how it works. Czyli tekst mówi o kimś, kto praktykuje uczciwie z sercem, natomiast nie rozumie, jak to ma działać. Any other questions? So, no. So the Visuddhimagga and all the, you know, followers are completely mistaken on. No, it's just a different usage. Ah, okay, so they are not consciously, I mean, taking this as being, you know, that what would they? They may. I'm not actually sure what the commentarial interpretation of this is. Sorry. Yeah. Right. Nie, bo właśnie chciałem tylko spytać, czy właśnie też cała tradycja rozumienia nimity właśnie jako tego znaku to jest jakby kompletnym pomyleniem, tak? Czy oni rozumieją tutaj właśnie to? It's just important to be clear about, you know, what it is that you're reading it, yeah. To jest, to nie jest tak, że oni to celowo jakoś znacznie przekręcili, natomiast trzeba mieć obraz tych wczesnych znaczeń, jak się czyta wczesne teksty. Yeah. Words change meanings all the time, you know, that's all right. Well, 1,000 years later. Yes, 1,000 years later, exactly. And you know, actually, the meaning of nimitta in the Visuddhimagga is actually quite nice because you think of like the lightening of the sky as being the nimitta, the sign that the sun will rise. Yeah, that's exactly what the nimitta means in the Visuddhimagga. That the light that appears in your mind is the sign that your mind is ready to enter jhanas. Yeah. So actually, the meaning is fine. It's just that we tend to, rather than thinking of it that the word nimitta means a sign, we think that nimitta means the light. And so we read a passage like that and we say, oh, it means he must see that light in his meditation. Actually, that's not what they're talking about. Więc w Visuddhimadze to znaczenie nie odchodzi aż tak bardzo od oryginału. Trzeba pamiętać też, że Visuddhimagga powstała 1000 lat po wczesnych tekstach buddyjskich.
I nawet ta idea właśnie, że światło jest znakiem, który oznacza, że umysł jest gotowy, aby wejść w dżanę, jest zbliżona do tej metafory światła, które poprzedza wschód słońca. Trzeba być tylko uważnym i pamiętać, że nimitta nie ma oznaczać światła, tylko że ma oznaczać znak. Czyli to niekoniecznie wejście w dżanę musi być poprzedzone światłem, tylko znakiem. But you shouldn't think that the suttas are not talking about that light that you see in meditation. You should not think that the suttas are not talking about that light. Double negative. You should think that the suttas are talking about the light. There you go. Tak więc nie powinieneś myśleć, że sutty nie mówią o tym jako o świetle, czyli może być tak, że sutty mówią właśnie o tym jako o świetle w danym kontekście. Yeah, the Buddha used double negatives all the time. So that's all right, right, but in the suttas, it's not called nimitta. They use other words to describe it. W suttach nie nazywa się to nimitą, nazywa się, są inne słowa, żeby to opisać. Actually, many words. They use the word obhasa, which literally just means a light. Na przykład słowo obhasa, które znaczy dokładnie światło. Or the word pabhasara, usually translated as radiant. Albo to drugie słowo, które oznacza świetlistość. Or something like pariodata means something like shining or bright. Kolejne słowo, które oznacza świecenie, jasność. Even the word jhana actually draws on the meaning of the word light. Nawet słowo jhana pochodzi od słowa światło. Actually, the word jhana in Pali has two kinds of meanings. Słowo jhana w języku palińskim ma dwa rodzaje znaczeń. One meaning of the word jhana is to focus on something. Jedno to jest skupiać się na czymś. So for example, it talks about how donkeys do jhana. Na przykład jest mowa o tym, jak osły robią jhana. Right? Because if you put down the hay for them to eat, they're just going hey, 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 hey. Jeśli dasz im owsa, to robią tylko owies, 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 owies. Right? So they're just minds occupied with only one thing. Ich umysł jest zajęty tylko jedną rzeczą. Right? So there's one meaning of jhana. To jest jedno znaczenie jhana. But the other meaning of jhana is of a lamp or a light. Ale drugie znaczenie jest jako lampa, światło. So it means something like illumination. Jak oświecenie. And that meaning of the word jhana draws on a very important passage found in the Vedas, which are the pre-Buddhist scriptures. I to znaczenie jest wzięte z Ved, które są pismami przedbuddyjskimi. And the roots of the word jhana lie in a word which in the Vedas is called dhi. I ten korzeń pochodzi ze słowa dhi. Dhi. And what dhi is something like, dhi is like the divine inspiration, right? Which fills your mind with creativity and with light and with awareness. I to słowo oznacza takie boskie natchnienie, które wypełnia twój umysł inspiracją. And in the period of the Vedas, this was commonly induced by drugs. W okresie Ved często osiągano to za pomocą narkotyku. Yes, the soma, yeah. Especially is prominent in one of the most beautiful verses from the Vedas, which is the Gayatri Mantra. I pojawia się w jednym z najpiękniejszych wersów z Ved, czyli mantrze Gayatri. And the Gayatri Mantra says Om Bhurbhuvasva Tat Savitur Varenyang Bhargo Devasya Dhimahi Dhyoyo Naha Prachodayant. So those words, very beautiful words, and they're found many, many times through the Vedas and the Vedic tradition. And they are recited traditionally by the Brahmin priests every morning at dawn. Te słowa znajdują się w wielu miejscach w Vedach i są tradycyjnie
recytowane przez kapłanów codziennie rano. Mm. And also have been used in popular culture as well. I mają też swoje zastosowanie w kulturze popularnej. Mm. Anyone know where? In the theme song for Battlestar Galactica. W piosence tytułowej Battlestar Galactica. They use the Vedic mantra in them. And what it means is something like homage to the three worlds, the earth, the heavens and the sky. Znaczenie jest mniej więcej takie cześć trzem światom, ziemi, niebu i przestworzu. Earth, the heavens and sky. Okay, the Polish word for sky and heaven is the same. Oh, that's why atmosphere or air? Air, okay, so trzy światy, ziemia, powietrze i niebo. Niebiosa. Niebiosa. Tatsavitur Varenyang means that glorious rising sun. Te wspaniałe wschodzące słońce. And next line is hard to translate. It means something like may that glorious rising sun whose divine radiance. To słońce, którego boska promienistość. Whose divine radiance impels our minds or propels our minds towards awakening. Wspiera nasz umysł w dążeniu do oświecenia. So it's a very kind of beautiful verse to recite at the dawn. Bardzo piękny wers, który można recytować rano. Yeah, so just as the sun is rising, so also you're rising out of the darkness of sleep and you're becoming conscious. Tak samo jak słońce wstaje, tak i ty wstajesz z ciemności snu. And so this very kind of Vedic idea of like the union between your own awakening consciousness and the brightness and awakening of the country. To jest ta wedycka jedność indywidualnego przebudzenia się świadomości z obudzeniem się całego kraju. And so you can see how this kind of metaphor is feeding into the Buddhist idea of what jhana is. I widać, jak ta metafora miała wpływ na buddyjskie pojęcie, czym jest jhana. Yeah, so that sense of the light and the radiance of the mind which is being awakened and brought towards a higher consciousness. Idea światła i promienistości, która skłania umysł do oświecenia. Mm. Yeah. So samadhi, is it that D in samadhi, in the word samadhi? No, that's a different one. Yeah, the D is the first letter of jhana, because you know in Sanskrit it's dhyana. So it becomes assimilated to the J in Pali, yeah. But the D in Samadhi is from a different root. Yeah. So what D in Samadhi is innym słowem, is innym korzeniem. No. So what does Samadhi exactly mean? It means putting together. Co znaczy Samadhi? Samadhi oznacza złożenie razem. Yeah. So and interesting that Samadhi is also used in the context of a fire. Samadhi jest też używane w kontekście ognia. Mm. So if you're building a fire, right, in a fireplace, you have to bring all the different parts together, the kindling and so on and so forth, and you just have to stack it and then to light the fire. So that process is called to samadhi the fire. Więc kiedy gromadzi się różne rzeczy, przygotowuje palenisko, robi się podpałkę, drewno i tak dalej, to ten proces też określa się słowem samadhi. Hmm. Yeah, so when all the bits are in place, it lights up. Kiedy wszystko jest na miejscu, to się odpala. Hmm. Same with your mind, yeah? So like unification. Unification, yeah. And this D means inspiration. Probably inspiration would be the best translation. Best single word in English. Yeah, yeah. It was felt that because the Vedas are felt to be like a sacred literature. They weren't composed by humans, but they were inspired by the gods. So the D was like that divine force which spoke through the poets as they composed the verses. To słowo dhi dobrze można przetłumaczyć jako inspirację, ponieważ w
Wedy były traktowane przez ludzi jako zainspirowane przez bogów. Mm, there was the same gods that were speaking to most of the psychedelic musicians in the 60s. Ci sami bogowie mówili później do wielu muzyków na psychodelikach w latach 60. Little, I mean, it's a little known fact. I mean, people don't really acknowledge how important this is, right? But clearly, in the Indian sphere, taking drugs culturally preceded the development of meditation, and the same thing happened in our modern times. To jest coś, o czym się niewiele mówi, ale to jest jasne, że w Indiach branie narkotyków kulturowo poprzedzało praktykę medytacji. I tak samo we współczesnych czasach. So part of the motivation for taking drugs, of course, was to explore altered states of consciousness. Problem is, it tends to ruin those same states of consciousness if you don't do it too much. Oczywiście motywacją brania narkotyków jest zmiana swoich stanów świadomości, natomiast problemem jest to, że również niszczą te stany świadomości. And so, you know, again, you see the same thing. I mean, it was the same guys who had done those experiments with acid and things like that, who were the ones who in the West and in America who then started going to India and Thailand and started practicing meditation. Więc ci sami goście, którzy eksperymentowali z kwasem w Stanach Zjednoczonych, później pojechali do Indii i do Tajlandii, żeby praktykować medytację. Sorry? The same like the Steve Jobs. Like Steve Jobs, yeah, exactly, yeah. Followed the same path, yeah? Tą samą ścieżkę przeszedł. Did Ajahn Brahm also experiment? Well... What I can say is this. We at the monastery, Ajahn Brahm has kept a photo of him from his days before he was a monk. Ajahn Brahm trzyma zdjęcie w klasztorze z czasów zanim był mnichem. After he graduated from Cambridge, he taught school for a year or two. Po tym jak ukończył Cambridge, uczył w szkole przez rok albo dwa. And his students call him the Wolf Man. I uczniowie nazywali go Człowiek Wilk. And when you see the photo, you can understand why. Patrząc na zdjęcie, można łatwo zrozumieć dlaczego. So you can draw your own conclusions. Możecie wyciągnąć swoje własne wnioski. To be honest, actually, I don't think I've ever heard Ajahn Brahm talk about that. I don't actually think if he did take drugs, I don't think he took much, actually. I know he told a couple of stories about getting outrageously drunk in Cambridge and stuff like that, but I think he actually did it a few times and then realized that this was really stupid. And he actually started meditating while he was already at Cambridge and started having, you know, quite good meditation right from the beginning. So actually, I don't know whether he did take drugs or not. He did see Jim Morrison, so I don't know, maybe get like a contact high or something like that. Okay, więc... I don't know if that needs to be translated. W skrócie, prawdopodobnie Ajahn Brahm nie używał narkotyków przynajmniej niewiele razy. No. So going back to this light. Yes. Thank you. That we have to, you know, according to the lighter tradition, it's very technical. It has very technical meaning, and right. It's really a light that you have to see. Right. But I suppose that in the earlier tradition, the meaning is much broader and vague, and it may be rather a metaphorical meaning or no. Intellectual or no. Can you sorry, translate? Yes, sorry. Polish, jak sądzę, to wcześniejsze znaczenie z wcześniejszej tradycji z wczesnych sutr
jest szersze i bardziej rozmyte niż to znaczenie, które później przybrało w tradycji Visuddhimaggi, gdzie to jest rzeczywiście światło jako światło, które trzeba widzieć, żeby być brane. The imagery of light is used overwhelmingly in the context of samadhi, right? It's constantly there, and it's a major part of it. And you know, there's a lot of places where you know, it clearly was like the seeing of a light. For example, you have an idiom where the Buddha says he was meditating and he perceived light, and then afterwards his mind became restless and he didn't perceive the light anymore. And so, I mean, clearly it's not just, you know, a metaphor for the mind becoming clear. It's clearly like an actual perception of a light in meditation. And this kind of idiom and way of talking about meditation pervades through the suttas in all kinds of ways. So, you know, it's true that Visuddhimagga talks about it in a more kind of detailed, specific, technical, defined sense. So that's true. But for the suttas, it's a fundamental part, a fundamental dimension in how they talk about meditation. Yeah. Więc w sutach w bardzo wielu miejscach pojawia się ten element światła w medytacji i Buddha nawet jest sutta, który mówi, że widział światło, a później jego umysł stał się niespokojny i przestał widzieć to światło. Więc to połączenie samadhi i światła pojawia się wielokrotnie w wielu miejscach. Nie jest czymś, co zostało dołożone później, aczkolwiek w Visuddhimadze jest to bardziej techniczne i konkretne. Alright, so just to sum up again the basic idea here of the sutta, that you practice doing the different kinds of mindfulness meditation, and so if you not skilled and you don't understand what you're doing, it doesn't lead to samadhi and abandoning the hindrances. Okay? Więc podsumowując przesłanie sutty, jeżeli ktoś praktykuje różne rodzaje uważności, ale nie rozpoznaje skutków, efektów tej medytacji, to nie prowadzi to do samadhi, nie prowadzi to do pokonania przeszkód. And of course the opposite applies for the skillful meditator. They practice the same meditation, but they understand what's going on. Right? They understand the nature of their mind, they understand what it is that's leading towards stillness, what's leading away from stillness, what's leading to letting go of hindrances, what's leading to having more hindrances, and so their mind does go into samadhi. I to samo działa w drugą stronę, to znaczy zręczny medytujący, rozumiejąc jak działa praktyka uważności, wie co prowadzi do spokoju, wie co przeszkadza spokojowi, wie co prowadzi do pokonania przeszkód, a co je wzmacnia. Okay. From where should become the understanding? Sorry? From where should become the understanding? Good question, yes. Po polsku. Skąd możemy brać to porozumienie? Yeah, that's a good point, and this sutta is not directly telling you that, right? It's talking about these different kinds of, how to distinguish these different kinds of meditation, but it's not telling you how to develop that wisdom. To jest dobre pytanie. Ta sutta nie odpowiada bezpośrednio na to pytanie. Mówi o tym, jaka jest różnica między tym, czy się posiada tą mądrość, to zrozumienie, czy nie, ale nie mówi, w jaki sposób zostaje osiągnięte. But fortunately, there's lots of other suttas that do talk about that. Na szczęście jest dużo innych sutt, które wspominają o tym. And the key word again here is the word nimitta. I kluczowym słowem jest znowu nimitta. And especially in that sense of cause.
właśnie w znaczeniu przyczyny. And so by reflecting on the causes of things, then you're able to see why your mind is one way and why it's not another way. Właśnie zastanawiając się nad przyczyną, możesz zobaczyć, dlaczego umysł tak reaguje, a nie inaczej. So, for example, sutras give us different kinds of hindrances and then different ways of addressing those particular hindrances. Więc sutry dają nam różne rodzaje przeszkód i różne rodzaje metod mierzenia się z tymi przeszkodami. So, for example, if you're obvious one in our case, if you're experiencing anger, and then you need to develop metta as the antidote for that anger. Na przykład, jeśli często doświadczasz złości, to można praktykować mettę, która jest antidotum. Or if your mind is, say, habitually sleepy, for example, then you need to do something to be able to rouse up the energy to overcome that sleepiness. Jeśli umysł ma tendencję do senności, to można zrobić coś, co jest pobudzające. An interesting one when the Buddha talks about these antidotes is the antidote for doubt. Ciekawym przykładem jest antidotum, które Buddha dał na wątpliwości. Because you'd think that the antidote for doubt would be faith. Logiczne by było, gdyby antidotum na wątpienie była wiara. But in fact, the Buddha says the antidote for doubt is inquiry. Ale Buddha mówi, że antidotum na wątpliwości jest dociekanie. Okay. So the wisdom that a meditator develops is something that comes from experience. Więc ta mądrość, którą rozwija medytujący, pochodzi z doświadczenia. And now one thing to remember about this is that just because things have specific antidotes, it doesn't necessarily mean that you go rushing to use those antidotes every time. To, że te przeszkody mają konkretne antidotum, nie musi oznaczać, że od razu, jak tylko się pojawią, to śpieszymy się, żeby użyć któregoś z tych antidotów. Yeah, it's a bit like the health of your body as well. Tak samo jak ze zdrowiem twojego ciała. You don't go sort of running to the doctor to get a different kind of pill every time you feel a bit hot or cough a few times or something like that. Nie biegniesz do lekarza za każdym razem, jak poczujesz gorąco albo kichniesz dwa razy. But the ordinary things you do every day are enough to keep your body reasonably healthy, eating well and getting a bit of exercise and so on. Te zwykłe rzeczy, które robisz codziennie, czyli jedzenie, ćwiczenie, powinny wystarczyć. And occasionally they're not enough, so you need to go to the doctor to get some special medicines. Od czasu do czasu, kiedy to nie starcza, to idziesz do lekarza i bierzesz konkretne leki. So the same thing in your meditation. Most of the time, your ordinary meditation is going to be what's going to deal with all of these hindrances. Przez większość czasu ta zwykła medytacja, którą robisz, powinna sobie poradzić z tymi pięcioma przeszkodami. And so you just keep doing the meditation and be patient. Po prostu praktykujesz medytację i jesteś cierpliwy. And you know, you might adjust a little bit in the meditation itself, but you're not sort of panicking every time that you have some hindrance. Możesz zmienić to i owo, ale nie panikujesz, jeśli pojawi się jakaś przeszkoda. But sometimes that's not enough. Sometimes one hindrance might be very strong or very persistent, and so you need to do something specific in order to help overcome that hindrance. Ale od czasu do czasu jakaś przeszkoda jest bardzo mocna i nie chce ustępować, wtedy można sięgnąć po konkretne antidotum. It's your wisdom and the wisdom of experience that will know and understand that. To jest twoja mądrość wynikająca z doświadczenia, kiedy czego użyć. I was saying somewhere today, like the wisdom of meditation, it's like the wisdom of an old farmer.
Mądrość medytacji jest taka sama jak mądrość starego rolnika. So like we read about the weather by, you know, looking at the weather forecast and so on. Co my wiemy, patrząc na prognozy pogody? But an old farmer just walks outside and looks at the sky. Ale stary rolnik wystarczy, spojrzy na niebo i jemu to wystarczy. And they see the color of the sky. Z koloru nieba. And they see the direction of the wind. I kierunku wiatru. And the feel in the air, the smell of the air. I zapach powietrza. And the insects, what insects are around. Jak zachowują się owady. And all of these kinds of things, these signs, these nimitas, that give them an indication of what the weather is and where it's going. Te rzeczy są dla niego znakiem, nimitą i on wie, w którą stronę, jaka jest pogoda i w jakim kierunku zmierza. Nie. Okay. So, did you have a question? No? Did someone else have? I thought someone else had a question. Okay. Anyone else? No? Okay, so I have the question. So what is the signs that our meditation is going in good directions? Jakie są znaki tego, że nasza medytacja idzie w odpowiednim kierunku? You get enlightened. Just something before enlightened. You get jhanas. Before then. Osiągasz jhany. You get peaceful. Jesteś spokojna i szczęśliwa. And clear. Yeah. All right. Shall we move on and do another sutta? Do we have time to do another sutta tonight? What's the time? 7:15. Okay. Actually, I tell you what, the next one is actually quite a... Is it quite a long one? The next one's quite a long one, and the one after that is short. So why don't we skip over the next one, and we'll do the sutta on the most beautiful girl of the land. Kolejna sutta jest bardzo długa, dlatego przeskoczymy ją i przejdziemy do... there is one more in between. Is there? There is Sedaka sutta. Where's that? It's one page earlier, 10. Oh, did I miss that one? Did I miss that one? Sorry. There we are. So it's also short. It's also short. Sedaka. Ah, okay, Sedaka. Yeah, right. Where is it? We can do like that. 15 quarters. Ah, right, okay, yeah, okay. Okay, yeah, okay, we'll do the Sedaka Sutta. Is that right? Oh, no, if you turn to the most beautiful girl in the land. Who wants to do the beautiful girl? All the men put their hands up. It's so predictable. Pytanie było, kto chce zrobić sutę o najpiękniejszej kobiecie kraju. Okay, let's go, let's do that one then. Zrobimy ją. Thus have I heard. So this one, even though it's a short sutta, this one gives the full introduction, which is actually a bit unusual. Ta sutta, pomimo tego, że jest krótka, daje pełny wstęp. To jest trochę nietypowe. On one occasion, the Buddha was living among the Sumbhas, where there was a town of the Sumbhas named Sedaka. And there, the Buddha addressed the bhikkhus thus, "Bhikkhus, Venerable Sir," the bhikkhus replied, and the Buddha said this, "Bhikkhus, suppose that on hearing, the most beautiful girl of the land, a great crowd of people would assemble. Now, that most beautiful girl of the land would dance exquisitely and sing exquisitely. On hearing, the most beautiful girl of the land is dancing. The most beautiful girl of the land is dancing. An even larger crowd of people would assemble. So then a man would come along, wishing to live, not wishing to die, wishing for happiness, averse to suffering.
somebody would say to him, good man, you must carry around this bowl of oil filled to the brim between the crowd and the most beautiful girl of the land. Okay, so I hope you're imagining this scenario, right? You've got a stage and this girl's dancing on the stage, big crowd, everyone jostling. You've got to carry this bowl full of oil filled to the brim between the crowd and the most beautiful girl of the land. And behind you, a man with a drawn sword will be following you. And if you spill even a drop, he's going to chop off your head. Okay? That's kind of intense, isn't it? Yeah? What do you think? Because would that man stop paying attention to that bowl of oil and be, and out of negligence, turn his attention outwards? No, Bhante. Right? I have made up this meaning, this simile, because in order to convey a meaning, here is the meaning. The bowl of oil filled to the brim, this is a term for mindfulness of the body. Therefore, because you should train yourself thus, we will develop and cultivate mindfulness of the body, make it our vehicle, make it our basis, stabilize it, exercise ourselves in it, and fully perfect it. Thus, because you should train yourselves. Okay. So, yeah, it's kind of challenging, isn't it? Yeah. Duże wyzwanie. So, how do you explain the simile? Jak wyjaśnić tą przenośnię? Who's the most beautiful girl in the land? What's the crowd? Who's the man with the drawn sword? Kim jest tańcząca kobieta? Kim jest tłum, a kim jest człowiek z wyciągniętym mieczem? The girl with the five senses. Especially the five sense objects, right? Yeah, we saw that in the first sutta, right? Those the sense objects that are beautiful and enticing and so on. Yeah. So, yeah. So we have to give apologize for the gendered nature of this. We assume it would also work if there was like a male stripper or something like that. And all, okay. Same situation would apply. Okay, but it's the same. That's just how it is. All right. Okay. And sutta jest wyraźnie nakierowana na mężczyzn, ale można założyć bezpiecznie, że w przypadku kobiet również męski stripteaser działałby tak samo. So what's the crowd? Kim jest tłum? The temptations or faults or objects of five senses? You're just saying things at random now. You like you. Somebody else have an answer. What's the crowd? Czy ktoś ma pomysł, co może symbolizować tu? The crowd? I would go for the crowd as well. The other humans? Other people. The people who lack wisdom or who stay in samsara and are happy there. Okay, but it's a metaphor for meditation. Yeah? Mm. Okay. Yeah? Okay, to ma być metafora do meditacji. Thoughts? Yeah? Thoughts, desires, hindrances, yeah? Obstacles. So it's the inner thing, right? So you have the outer on the stage, right? It's the sense objects, right? What you're interested in, what you find, you know, tempting and desirable. And then inside, yeah? Your inner desires and wishes and thoughts and so on, which move towards that, okay? Na scenie jest obiekt pożądania, natomiast tłum symbolizuje nasze pożądania, myśli, które idą w tamtym kierunku. And it is a very nice simile. You know, you think about that, and you think about if you had this bowl. Bardzo, bardzo dobre porównanie. Pomyślcie o tym, jakbyście mieli taką miskę. Filled with oil. Wypełnioną olejem. And you know, you're really trying not to spill it. I naprawdę staracie się go nie wylać. Walking very, very carefully. Chodząc bardzo, bardzo ostrożnie. And, you know, actually it kind of is quite a lot like what meditation feels like a lot of the time, right? I przez, to w zasadzie takie jest też uczucie w medytacji. Mm-hmm. And,
you know, it gives it, that simile, then, you know, it gives like a feel for the manner in which you maintain your meditation. Ta przenośnia daje poczucie o sposobie, w jakim utrzymuje się uważność w medytacji. Right? So if you're like clutching onto it too tight like that, you're definitely going to spill some, right? Jeśli się przytrzymuje za mocno, to na pewno się wyleje. Yeah? So you have to be, there has to be like a gracefulness and a fluidity to it. Musi w tym być pewna płynność i pewna gracja. Yeah, you have to be, you're not marching like a warrior, you're fluid like a dancer. Nie maszerujesz jak wojownik, jesteś raczej posuwasz się jak tancerz. Very delicate. Bardzo delikatnie. Yeah. So you could do this as a practice on the retreat if you wanted. Yeah. Możecie to robić jako praktykę na odosobnienie, yeah, jeśli chcecie. And then who's the dude with the sword? Kim jest człowiek z mieczem? That's like the security guard at the concert. I would say na koncercie. No, it's Death. Death. Yeah, Death is gonna get you. Grim Reaper. The Grim Reaper. Czy jest to śmierć? Or Mara probably, but Death. I go for Death. You go for Death. You think so? If you lose mindfulness of your meditation, you're going to die. Might work. I mean, it'd be a motivator. No, but I would go, you know, the last words of Gautama, like, practice well, because or you will die before you achieve. I go for that. He didn't quite say that. Okay, sorry, I thought it was something like be diligent. Right? Something like that. Don't waste your time. It was, yeah, it was something along those general lines, yeah, yeah. Okay, yeah, sure. Any other suggestions? Thought? Oh, what's the who's the dude with the sword? Kim jest człowiek z mieczem. I mean, one thing that I'd like to say about this is that it gives a really good idea of the genius with which the Buddha constructed these similes. To daje odczucie, jakim geniuszem był Buddha, dając te porównania. Right? I mean, even just a simile like to walk along holding that bowl of oil, that's already a pretty good simile. Right? Samo to porównanie z chodzeniem z miską z olejem jest dobre samo w sobie. Right? And then you put in the most beautiful girl in the crowd, and then it's like, wow, that's like, you know, that's really powerful. Ale jak jeszcze dodasz tą piękną kobietę i ten tłum, to już jest naprawdę bardzo mocne. But then once you throw in the guy with the sword, it's like, wow, that's completely unforgettable. Ale jak już dodasz faceta z mieczem, to już jest nie do zapomnienia. And the Yeti. Yeah. I'll tell you a bit of a story about a story that was derived from this simile. Opowiem historię, która bazuje na tym porównaniu. And this was a story from the time of King Ashoka. Z czasów króla Ashoki. King Ashoka was the great Buddhist king who lived about 150 years or so after the Buddha. Król Ashoka był królem buddyjskim, który żył 150 lat po Buddzie mniej więcej. And in his time, the most famous monk in India was a monk called Upagupta. Za jego czasów najsłynniejszym mnichem w kraju był mnich Upagupta. There are many, 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 many stories about Upagupta. Jest bardzo wiele historii na temat Upagupta. And he was famous throughout all the country as being the most highly attained monk and the greatest teacher. Był znany w całym kraju jako ze swoich osiągnięć i nauczeń. And he did so many amazing things in his life. I zrobił wiele niesamowitych rzeczy w życiu. But the only thing that he regretted was that he never got to see the Buddha. I jedyne, czego żałował, to jest to, że nigdy nie spotkał Buddy. And he was keenly aware that he was living in the latter days, in the days when the Buddha had already gone from the world. I zdawał sobie sprawę, że żył w późnych dniach i że
sorry, Buddha was... The Buddha was already gone. No i że Buddy już nie było. One day he heard about a certain bhikkhuni, a certain nun. I pewnego razu usłyszał o pewnej mniszce. And she was said to be the oldest oldest monastic in the world. I mówiono o niej, że jest najstarszą mniszką na świecie. And it was said that she as a young girl she met the Buddha. I że jako młoda dziewczynka spotkała Buddę. And now even though she was still very old she could still remember that. I teraz pomimo tego, że jest bardzo stara, to jeszcze to pamiętała. So Bhagupta thought, well, if I can't meet the Buddha myself, at least I can talk to the last person alive who actually met the Buddha in person. Więc Bhagupta pomyślał, że jeżeli nie mogę spotkać Buddhy, to może spotkam chociaż ostatnią osobę, ostatnią żyjącą osobę, która go spotkała. So he traveled across country to the monastery where she was staying. Podróżował przez cały kraj do klasztoru, gdzie ona była. And he went to see her in her kuti. I poszedł zobaczyć ją w kuti, czyli w chatce. And he knocked on the door and she said, come in. Zapukał, ona powiedziała, wejdź. And when he opened the door as carefully as he could. Otworzył drzwi tak ostrożnie jak mógł. But just inside the door there was a bowl like this with filled to the brim with sesame oil. Was on the door or just next to the door. Ale tuż przy drzwiach była miska wypełniona olejem sezamowym do po brzegi. And when he opened the door, even though he tried to be careful, he couldn't help but just knock the bowl a little bit and spill a little bit of sesame oil. Ale nawet otwierając drzwi tak ostrożnie, puknął w tą miskę i trochę wylał oleju. And he said, oh, look, I'm so sorry, sister. And he found a rag and he wiped up the oil. Powiedział, no przykro mi siostro, znalazł jakąś szmatkę i to wydarł. And then he asked her, you know, is it true that you met the Buddha? I zapytał jej, czy to prawda, że spotkałaś Buddhę? And she said, yes it is. Tak, to prawda. And he said, please tell me the story. A on powiedział, opowiedz mi historię. And she said, well, it was when she was a very young girl. To było, kiedy była młodą dziewczyną. And the Buddha was just in his last days. A Buddha już to było ostatnie jego dni. And he came to their village for alms round. I przyszedł do wioski po jałmużnę. Yeah, and so you know you can imagine that. Imagine like if you're living in a village or something like that, and then the word comes into the village. Oh, the Buddha's coming for alms. Więc możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało, jeżeli mieszka się w wiosce i pójdzie plotka, że przyjdzie po jałmużnę Buddha. So everyone would be really excited. Wszyscy na pewno byli bardzo podekscytowani. They'd all kind of run around saying, oh, what have we got? Oh, like we get some rice and we get some of this and we get some of that. We can come out and offer them. Więc organizowali, co by można było oferować. When the Buddha came to their house, they invited him in. Więc kiedy przyszedł do domu, to zaprosili go do środka. And they offered some rice and other food into his bowl. I ofiarowali ryż i inne jedzenie do miski. And that little girl, who was very young, she bowed down to the Buddha when she saw him. Ta młoda dziewczynka, kiedy zaczęła Buddha, pokłoniła mu się. But when she bowed down, she had a hairpin, and her hairpin fell out. Ale kiedy się pochyliła, wypadła jej spinka z włosów. And her hair got loose. I jej włosy się rozplątały. And she was looking around, she couldn't see the hairpin on the floor. I zaczęła szukać spinki, ale nie mogła jej znaleźć na podłodze. And the Buddha bent down and said, oh, here it is under the couch. Pulled out the pin and gave it to her. A Buddha schylił się i powiedział, że jest pod kanapą i podał ją. And she said she never forgot how kind the Buddha was. Ona nigdy nie zapomniała, jak uprzejmy był Buddha. Even as just with such a small little thing to help a little girl like that. Tak nawet w przypadku tak małej rzeczy pomógł małej dziewczynce. And so when he heard that story, Upagupta was choked up. His eyes full of tears. He was thought so amazing for us to have a teacher who had such gentleness and kindness for a little girl like that. Upagupta bardzo się tym wzruszył, myśląc, że mamy nauczyciela, który
był tak uprzejmy. And he said to the nun, he said, you were so lucky to live in those days. He said, can you tell me what were the monks like in those days? Powiedział do niej, masz dużo szczęścia, że żyłaś tam w tych dniach, a możesz powiedzieć, jacy byli mnisi wtedy. And she said, oh, look, the monks and nuns in those days were so good, so well practiced. Mnisi i mniszki były w tamtych czasach praktykowali tak dobrze. And she said, you know, even the worst monks in the whole of Buddhism. Nawet najgorsi mnisi w całym buddyzmie. They were the group of six monks. To była grupa sześciu. And if you've read any of the Vinaya texts in Buddhism, you'll know that the group of six monks were very, very famous. Jeśli poczytacie Vinaya, to zobaczycie, że grupa sześciu była bardzo, bardzo popularna. Or perhaps infamous might be a better word. Albo wręcz... Niesławna. Yeah, they were the bad boys in the Sangha. Byli chłopcy w Sandze. And if there was any mischief, they were the ones behind it. Jeśli cokolwiek szło nie tak, to była ich wina. And she said, you know, even the group of six monks, you know, even the worst monks in the whole Sangha, even they didn't spill my oil when they came into the hut. Nawet ci najgorsi mnisi, nawet ta grupa sześciu nigdy nie rozlała oleju, kiedy wchodziła do mojej chatki. So, okay, so, alright, so where were we? Oh yeah, Simile said the thing and... Anything else? What have we got? Who's the guy with the sword? Oh, the sword, yeah, right. Who's the guy with the sword, yeah. Well, look, I think death is fair enough, you know. I think that the idea is that you're on that, you're on that path and you're that meditation and that care is what leads you to the deathless, leads you to beyond that or beyond suffering. And if you lose your attention, then you lose the path at that point. Śmierć jest oczywiście dobrą odpowiedzią, jako że uważność jest ścieżką ku bezśmiertelności. Strata uważności jest zejściem z tej ścieżki, więc oznacza śmierć. And the, you know, another one of the nice things about this simile, actually, this is a teaching which Ajahn Brahm uses all the time. And you know, he points out that if you hold a glass of water and you try to keep it still, right? Then you can never keep it 100% still. Więc to jest nauczanie, którego używa też często Ajahn Brahm, pokazując, że jeśli chce się utrzymać wodę tak, aby była idealnie spokojna i trzyma się w ręku, to nigdy się nie osiągnie takiego efektu. And in fact, the harder you try to hold it still, the more it vibrates. A im bardziej się starasz utrzymać ją, żeby była idealnie spokojna, tym bardziej wibruje. Oops, I just knocked that. I just lost that. But if you put it down, it becomes still all by itself. Ale jeśli się ją odłoży, to sama zostaje idealnie gładka. So in the other part of the simile is that talks about the bowl of oil. Inna część przenośni mówi o misce oleju. And it says this is the stands for the mindfulness of the body. I że to ma oznaczać uważność ciała. But that simile, like always in these similes, they actually have, you know, they have a very nice meaning on the surface, but they also have very, very specific applications. To nie tylko powierzchownie ta przenośnia jest bardzo, bardzo udana, ale jest też głębsze znaczenie. And in the suttas, you very often find this kind of imagery, which has this kind of this idea of like immersion and soaking in your meditation.
I bardzo często w suttach pojawia się obraz zanurzania czy nasiąkania w medytacji. Mm. And often it's said to be the pleasure of the meditation, which is soaking through your whole body. Często jest to właśnie przyjemność medytacji, która przesiąka przez całe ciało. Yeah. This is important to understand because it shows a crucial part of the Buddhist attitude towards the body. To jest ważne, aby to rozumieć, bo to pokazuje aspekt tego, jak Buddha podchodził do ciała. You see, in Buddhism and in ascetic traditions generally, there can be, or at least can be perceived to be, quite a negative attitude to the body. Więc w buddyzmie, jak i w innych tradycjach ascetycznych, często jest negatywny stosunek do ciała. Right, so for example, the Buddha talks about how your body is impermanent. Buddha mówi często o tym, jak ciało jest nietrwałe. You're going to die. Jak umrze. Yeah, your body is disgusting. It's got all of this revolting stuff coming out of it all the time. Jak ciało jest ohydne, ciągle z niego coś ohydnego wypływa. And it's such hard work, right? You've got to keep feeding it and bathing it and cleaning it and all of this stuff. I jeszcze dodatkowo to jest dużo ciężkiej pracy. Trzeba je karmić, czyścić. And so the Buddha said you should treat your body like a wound. Powinieneś traktować ciało jako ranę. Right? You look after the wound or an injury because you want it to be healthy, but you don't get attached to it. Dbasz o swoją ranę, ponieważ nie chcesz, żeby się pogorszyła, ale nie przywiązujesz się do niej. Right? So these are all fairly negative kind of images. To są wszystko dosyć negatywne obrazy. And so some people sort of look at those images and say, "Well, Buddhism has a negative attitude to the body." Ludzie patrzą na nie i mówią, buddyzm ma bardzo negatywne podejście do ciała. But of course, what they're missing is this: there's an equally important range of very positive images about the body. Ale pomijają to, że są również pozytywne. Obrazy dla ciała. And as we see here, you have this idea of the mindfulness of the body is being, it's quite a beautiful image. I tutaj ta uważność ciała jest pięknym obrazem. Sometimes the Buddha compares the body in meditation with like a lotus flower, which is soaked through with water. Często Buddha porównuje ciało w medytacji do kwiatu lotosu, który ma na zewnątrz wodę. Oh, he talks about how the tranquility of the body is one of the factors which is leading the mind to samadhi. I jak spokój ciała jest jednym z faktorów, który prowadzi do jednym z czynników, który prowadzi do samadhi. And so on. So there are many many instances where there are these very very positive whole blissful mindful images of the body. Jest wiele przykładów, gdzie ciało jest przedstawiane w sposób całościowy, świetlisty. And so of course the reality is that the body is neither of these things, it's both. W rzeczywistości ciało nie jest tylko jednym z tych dwóch, ma obie strony. The body is neither inherently good or bad. Nie jest jednoznacznie dobre albo złe. It just is. Po prostu jest. It's just part of nature. Jest częścią natury. Yeah. And like any part of nature, sometimes it can lead towards suffering and sometimes it can help lead out of suffering. I jak wszystko w naturze, czasami prowadzi do cierpienia, czasami prowadzi do zaniechania cierpienia. And so this is why, on the one hand, the body is felt to be something which is unreliable and so on, but at the same time, the mindfulness of the body is the foundation for the meditation. Także z jednej strony ciało jest czymś, co nie można traktować jako godne zaufania, ale z drugiej strony uważność ciała jest podstawą w praktyce medytacji. Okay, any questions? Czy są pytania? No. One question.
question to the previous sutta, but maybe after. No, go on. Right. So you kind of agree that in the suttas there is this image of the light connected with meditation, which would mean that Buddha also, when he described jhanas, he meant the jhanas with the light. And there are some people now that say that the kind of difficulty level of the jhanas kind of changed throughout the history, and in the Buddha's times, when he was talking about jhanas, he was talking about something much easier to achieve than the jhanas with the light. So my question is, okay. What do you think? Po polsku? Ponieważ właśnie powiedział, że w niektórych sutach jest ten obraz światła, chciałem spytać, czy uważa, że kiedy Buddha mówił o dżanach, to miał na myśli te dżany, które wymagają właśnie ujrzenia światła i o których się mówi, że są bardzo trudne do osiągnięcia. Niektórzy mówią, że tak naprawdę to znaczenie było przypisane im później w komentarzach, a wcześniej we wczesnych tekstach tak naprawdę chodziło o jakieś prostsze do osiągnięcia. Okay, so first thing I just note is that, you know, like I was saying before, I mean, the language of the suttas is so utterly imbued with the notion of light in jhanas. It's just there all the way through. Even the word jhana actually means light. Więc jak mówiłem wcześniej, opis dżan w suttach jest cały czas towarzyszy mu światło. Nawet słowo dżana ma ten element światła w sobie. But let me tell you a story. Ale opowiem historię. This is a story about a little girl. To historia małej dziewczynki. Who wanted to be an astronaut. Która chciała być astronautą. Astronautką. And I'll just say before I tell this story that this is going to be I always remember this story now because I told this story when I was in Italy, in France. Opowiedziałem tą historię we Francji. And I had no way of knowing this. Nie miałem szansy, żeby o tym wiedzieć. And I was only told afterwards. I dopiero później się dowiedziałem. But the story, in fact, was the story of the life of the woman who was doing the translating. Bazowała na życiu tłumaczki tego dosadnienia. And so she was sitting there feeling very weirded out, telling basically her life story. Więc czuła się na pewno bardzo dziwnie. Not completely, but yeah. Anyway, okay, little girl wants to be an astronaut. Więc mała dziewczynka chce być astronautką. She's 8 years old. Ma 8 lat. And she loves to go outside and look up at the stars. Lubi wychodzić na zewnątrz i patrzeć na gwiazdy. And you know, when they ask her, what do you want for your birthday, she says, oh, a telescope. Więc jak pytają się, co chce na urodziny, to odpowiada, że teleskop. And she tells everyone, people say, what are you going to do when you grow up? And she says, I'm going to fly up to the stars. Więc ludzie się pytają, kim będzie, jak dorośnie, no mówi, że poleci w gwiazdy. And everybody laughs. No i wszyscy się śmieją. She thinks, I'm going to show them. Ona myśli, no to ja im pokażę. So she asks her parents, how do I do this? How do I fly up to the stars? Więc pyta się rodziców, jak to się robi, jak może polecieć w gwiazdy. And the parents say, okay, well look, you'll have to train to be an astronaut. Musisz odbyć trening dla astronautów. And she was very lucky, she had good parents. Miała szczęście, miała dobrych rodziców. And they supported her in everything she did. I popierali wszystko, co robiła. And they said to her, okay, you're going to have to work really hard at school. Musisz pracować ciężko w szkole. Study maths and physics and chemistry. Musisz studiować matematykę, fizykę i chemię. And do all your homework. No i robić swoje zadania domowe. And as well as that, you're going to have to be really physically fit. No i musisz być sprawna fizycznie. So jogging, gymnastics, swimming. Bieganie, gimnastyka, pływanie. It'll be a lot of hard work. To będzie dużo ciężkiej pracy. Yeah, but that's what you have to do if you want to be an astronaut. Ale to wszystko musisz robić, jeżeli chcesz zostać astronautką. And so that's what she did. I to robiła. So she worked hard all through school, graduated with good marks. Więc pracowała ciężko w szkole, skończyła z dobrymi ocenami. And then she
applied to join the Air Force. I próbowała, złożyła podanie, aby dołączyć do sił powietrznych. She joined the Air Force and she kept up with her training. Dołączyła i kontynuowała trening. And she did her degree, got worked really hard, got really good marks in all the astrophysics and engineering and all the things she needed to do. Ukończyła studia i miała bardzo dobre wyniki we wszystkich potrzebnych przedmiotach. And she became a fighter pilot. I została pilotem myśliwców. And then she applied for the astronaut training program. I złożyła podanie do programu dla astronautów. She got rejected. Została odrzucona. She applied again. Złożyła podanie znowu. And eventually she got accepted. I w końcu została zaakceptowana. And she had to work even harder. No teraz musiała pracować jeszcze ciężej. And train so hard to get a flight. I trenować jeszcze ciężej, żeby mieć szansę polecieć. Until finally she was told that she had a mission, she was going to go into space. No i w końcu dowiedziała się, że dostanie misję, żeby polecieć w kosmos. And she was just so excited. All of those years, all of that hard work, finally she was going to realize her dream. I była bardzo podekscytowana. Całe te lata treningów i ciężkiej pracy teraz miały przynieść owoc. And so finally the day comes and she gets in her like astronaut suit and everything. Więc tego dnia ubiera się w ten kombinezon, już ma lecieć. And she gets up to the cockpit of the rocket and she's strapped into the seat. Już jest w rakiecie, już ją przypinają pasami. The countdown's like 10, 9, 8. Jest odliczanie od 10 w dół. And finally, she gets to press a button. They have a button in rockets. I don't know if they really have a button. They probably don't. But anyway, she presses a button. Ma nacisnąć guzik. Nie wiem, czy na pewno są takie guziki, czy nie, ale ma nacisnąć. And fly up into the sky. I leci. And it's so amazing. I to jest tak niesamowite. She gets to do a spacewalk when she's up there. I nawet wychodzi na zewnątrz. And there she is floating up in the space, looking down on the earth and everything. Patrzy się z góry na ziemię. And it's just as amazing as she ever thought. Jest tak niesamowite, jak o tym myślała. And she had a very good career. She went many times into space. I miała bardzo udaną karierę, wiele razy leciała w kosmos. And eventually she retired. I w końcu przeszła na emeryturę. And she wrote a book about her experiences. I napisała książkę o swoich doświadczeniach. And someone came along and read the book. Ktoś przeczytał książkę. And wow, he was so inspired. What an amazing story. I powiedział, to jest bardzo inspirujące, to jest niesamowita historia. He said, wow, I'd really love to go to space as well. Ja też chcę polecieć w kosmos. He says, look, it doesn't look too hard. Basically, you just strap yourself into a seat and press the button. Nie wygląda ciężko, po prostu siadasz, zapinasz pasy i wciskasz guzik. Yeah. I was hoping for different answers. Miałem nadzieję na inną. So, you know, if you want to make jhanas easy, okay. Okay. Think about how the Buddha taught jhanas. Zastanów się o tym, jak Buddha uczył jhanas. Okay. So, you know, do you think that the Buddha taught jhanas the hard way or the easy way? Czy Buddha uczył jhany w sposób trudny czy prosty? Right? Was he the kind of teacher who would go like, you know, I've got these really cool things now and I'm going to try to make it really hard for everyone else so that I can still be the coolest one on the block? Czy Buddha był nauczycielem w stylu, że ma bardzo fajne rzeczy, fajne osiągnięcia i teraz będzie innym utrudniał do nich dostęp, żeby być ciągle najlepszym nauczycielem w okolicy? The Buddha wasn't a guitar player. Buddha nie był gitarzystą. He taught the easy way. On nauczył w prosty sposób. Okay, so if you look at the path that the Buddha taught for getting jhanas. Jeśli spojrzysz na ścieżkę, jaką Buddha nauczał, aby osiągnąć jhany. It's called the gradual training. Nazywa się...
Stopniowy trening. So the first part of the gradual training, somebody hears the Buddha's teaching. Pierwszym etapem jest ktoś słyszy nauki. And then they think it's not easy to practice these teachings really fully as long as I'm living at home. I zdaję sobie sprawę, nie jest łatwo praktykować te nauki, dopóki mieszkam w domu. Why don't I leave my family and all my wealth behind and go off into the forest and meditate? Dlaczego nie zostawię swojej rodziny i bogactwa za sobą i nie pójdę do lasu medytować? Right? That's the kindergarten stage. To okay? Jest przedszkole. Right? That's the beginner's step. That's the easy bit. Yeah? To jest ten prosty kawałek. Now, if you look at what a lot of people teach these days, they'll say, well, okay, you don't really need to renounce that thing. And then you go to the next stage and you say what the Buddha said there. And they'll say, well, actually, you don't really need to do that one either. And then you go to the next one and say, well, you don't actually really need to do that one. And so on and so on. And then you're like, well, yeah. I teraz jak się naucza współcześnie, mówi się, no nie musisz tak naprawdę się wyrzekać tych rzeczy, może patrzysz na następny etap, no i też nie musisz go robić całkowicie tak jak mówił Buddha, i tak kolejny etap, efekt końcowy jest. The right way to do this, I think, is to look at the, if you look at the astronaut story, and the right way to be inspired by the story of the girl who became an astronaut, is to think, oh, actually studying maths at school is good in and of itself, right? Whether she became an astronaut or not, it's still a good thing to have learned her maths and done her homework, right? Learning gymnastics is something, it's a good skill to learn in and of itself. Learning chemistry and physics, all the other things that she studied, these are good things in and of themselves to learn. And maybe she'll end up becoming an astronaut, maybe not. But even if she doesn't, she still really benefits from doing those things. Więc właściwy sposób patrzenia na tą historię o astronautce jest taki, że te rzeczy, które robiła, czy to była nauka matematyki, chemii, czy gimnastyka, one są dobre same w sobie, więc to, czy skończyła, czy udało jej się osiągnąć swój cel, czy nie ma znaczenia, bo to, co robiła, było korzystne dla niej. And so the same thing in meditation practice, you know, are we going to get jhanas, are we going to get enlightened, who knows, right? But what we can say is that there are things that we can do here and now, and those things are good things, and they're beneficial, and we can see the benefits of them here and now. Więc to, czy osiągniemy dżan, czy osiągniemy oświecenie, to trudno powiedzieć, natomiast to co praktykujemy, to jest korzystne i te korzyści możemy widzieć już teraz. And it's those things which are the causes for all of the deep states of meditation and enlightenment. I to są przyczyny, one umożliwiają głębsze stany w medytacji. But is it true that sometimes jhana happens just to people like that? That's probably true, yeah. that's equivalent to like a really annoying rich billionaire who can pay for a seat on a space shuttle or something, yeah. Right? Yeah. It's true, yeah. Więc czasami Jana może zdarzyć się zupełnie spontanicznie i jest to odpowiednik bardzo wkurzającego miliardera, którego stać na wykupienie wycieczki na kosmos bez przygotowań. Of course there's the story of the Buddha when he was young. Yeah. Jest oczywiście historia Buddhy, kiedy był młody. For those of you who are not familiar, but in the Buddha's life story, there are very, very few details that we know about the Buddha's early life. W historii życia Buddhy jest bardzo mało szczegółów z jego wczesnego życia. But one of the details which seems to be fairly reliable is the story that when he was a young boy, he sat under a tree and went into deep meditation, went into first jhana. Jedna z historii, która wydaje się być prawdopodobna, jest to, że jako młody chłopiec siedząc pod drzewem, wszedł w dżanę.
And one of the reasons I find that story quite plausible is because I think it happens quite often. Jedną z przyczyn, dla których uważam tę historię za możliwą, jest to, że to zdarza się dość często. And I think there's actually quite a large number of people who, you know, at some point in their life are in some situation where they feel very peaceful. They may be meditating, they may be not, and they more or less stumble into some kind of profound state. It may be jhana, it may be not, but they're not like doing a formal practice or anything like that. They just kind of, it's just there. Uważam, że może być nawet spora liczba osób, które w pewnym momencie życia, praktykując medytację lub nie, trafiają na takie okoliczności, gdzie doznają dżany albo innego wyższego stanu, nie praktykując formalnej medytacji. I've heard these stories so often. I wouldn't be surprised if someone here has experienced that kind of thing. Słyszałem historię tak często, że nie zdziwiłbym się, gdyby zdarzyło się to komuś tutaj. But the other part of that story is that this experience happened to Siddhartha as a young boy, but it didn't go anywhere. Ale inną częścią tej historii jest to, że zdarzyła się Siddharcie jako młodemu chłopcu, ale do niczego nie doprowadziła. I didn't understand it, didn't mean anything. Nic dla niego nie znaczyła, nie rozumiał jej. So it wasn't until many decades later that he was quite a dedicated spiritual practitioner. He reflected back and he understood that state and began to realize what the implications of it were. Dopiero kilkadziesiąt lat później, jako doświadczony praktykujący, wrócił umysł do tego doświadczenia i zrozumiał implikacje. So remember that these things like jhanas and so on, they're just states of nature. Pamiętajcie, że jhany to tylko stany w naturze. It's just what happens when you let go. To jest tylko to, co się dzieje, kiedy odpuścisz. Yeah. And so what we try to do is we try to incorporate it within a spiritual practice. Staram się to włączyć do praktyki duchowej. But of course, it's, you know, as many people have noticed this in their interviews, and they've said that, you know, they've experienced like a moment of letting go or something like that in their meditation. But how do you do it, right? How do you actually do the letting go? I jak wielu was wspominało w rozmowach, doświadczyliście takiego momentu odpuszczenia, ale jak to osiągnąć, znaczy nie wiecie, jak to osiągnąć, jak to na zawołanie wywołać. Basically, of course, you can't do it. It comes when there's no doing. No i w zasadzie nie da się tego zrobić. To przychodzi wtedy, kiedy nic innego się nie robi. You know, so the mind is a flexible and unpredictable place. Umysł jest elastycznym i nieprzewidywalnym miejscem. And so, yeah, sure, people can get jhanas in different kind of situations, and some people maybe do it when they've just begun practicing or something like that. Więc tak, wiele osób może osiągnąć jhany, czy nawet na początku praktyki. But you know, it's also true that there are many, 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 many examples, even from the earliest times to the latest times, of people who were very dedicated monks and nuns, very good practitioners, who practiced in the forest for decades before being able to realize these things. Ale jest też bardzo, bardzo dużo przykładów mnichów od najwcześniejszych czasów do współczesnych, którzy spędzają w lesie kilkadziesiąt lat, zanim osiągną takie stany. And so, you know, to me, I mean, I'll be honest, the idea that, you know, you can have a group of lay people who go to a retreat for, you know, a weekend or a few weeks and have, you know, lots of people going into jhanas, this is like a parallel universe. It's certainly, it's not the world that I inhabit. Dla mnie pomysł, żeby wziąć grupę świeckich ludzi na weekendowe czy nawet kilkutygodniowe
odosobnienie, w trakcie którego wiele osób osiągnie dżany, to jest zupełnie niemożliwe. To nie jest świat, w którym który jasne. Yeah, and of course it can happen occasionally with some people, but you know what you do see on the retreats is that most people find some happiness and some peace of mind, and they find something that's valuable. And to me, that's what really matters about the retreat. Może się to zdarzyć w rzadkich przypadkach, natomiast to co jest istotne, to jest to, że większość ludzi znajduje szczęście i spokój po odosobnieniu, i to jest to się liczy. Any other questions? Yeah, I just mentioned with the translator in French, and she was the she had apparently she always just wanted to be a fighter pilot and had like worked really hard and you know exercised and you know all of these kinds of things, and eventually she sort of went through many stages of the exams and things like that. At the end she was rejected for some, they discovered some health reason or something like that, that she wouldn't do it, so. Kobieta, która tłumaczyła, miała podobną historię, chciała zostać pilotem myśliwca, ale na samym końcu, pomimo przejścia przez wiele etapów, na końcu została odrzucona. Co? I just wanted to notice that the world of Buddhist translators in Europe is full with astronauts and jet fighters. Okay. Surprising. Yeah? Oh, excellent, yeah. Wojtek? How about you? No. Full of cosmonauts, okay. Hmm. Yeah. Okay. If there's no more questions, maybe we should finish up. Go on. One more question. Well, you say that this graduate training, the first step is to leave the house. I had the interpretation that it means that you need to abandon the worldly dharmas, like chasing fame, money, power, and so on. What do you think about that? It also can be seen like that or not? Look, po polsku, proszę. Sure, go on. Pytanie jest takie, że po prostu jak Wante wspomniał o tym stopniowym treningu, jest taki pierwszy etap jest opuszczenie domu i ja słyszałam taką interpretację, że to też może oznaczać to, że opuścimy świat, że opuszczamy światowe darmy, co znaczy go nie za pieniędzmi, sławą, seksem, pieniędzmi i tym wszystkim. Hmm. Sure, of course, we always have to do these things, but just notice that that's watering it down. Tak, to prawda, musimy to, można tak zrobić, ale zwróć uwagę, że jest to rozwadnianie. So it's not the same thing. To nie jest to samo. You know, when in the way that the Buddha taught, he tended to pitch his teachings, not always, but he often tended to pitch his teachings at a very high level. Często Buddha stawiał swoje nauki na wysokim poziomie. So he'd set an ideal, and through that ideal it provides like a way for us to reflect and to think, well, how can we live up to that ideal? Nauki stanowił ideał, a my powinniśmy się zastanawiać, jak osiągnąć ten ideał. And to me it's important to honor that the purity of that. Dla mnie ważne jest, żeby szanować tą czystość. See, there's a tension to it. Jest w tym pewne napięcie. There's a tension to the idea that the Buddha was a perfect human. Jest napięcie w tym, że Buddha był idealnym człowiekiem. Because humanity is imperfect. Bo ludzkość jest niedoskonała. Yeah. And so that tension is what gives a vitality to the religion or to our spiritual path. To napięcie daje witalność ścieżce duchowej. Right? It's a challenge. To jest wyzwanie. It makes us question. Każe zadawać pytania. It brings a sense of wonder. Daje poczucie
zadziwienia. It's something I'm aware of as a monk. To jest coś, czego jestem świadomy jako mnich. You know, because in my own way, I walk around the place with these robes on and people look at me and they go, whoa. Chodzę dookoła w tych szatach i wielu ludzi na mnie patrzy i reaguje z zdziwieniem. And I'm like, I feel completely ordinary, right? I don't feel like anyone special. Ja się czuję jako jak zwykły człowiek, nie czuję się wyjątkowo. These are good robes. I don't have to think about what colors am I going to wear this morning. Nie muszę się zastanawiać, jaki kolor włożę dziś rano. Same one, you know? A few years ago I met the Queen of England. Kilka lat temu spotkałem królową Anglii. So there's no like thinking, oh, what am I going to wear? How is this going to fit? No, just the same robe that I'm wearing now. Nie musiałem się zastanawiać, co się ubiorę. It's easy. So you know, for me, it's just what I do. Dla mnie to jest to, co robię po prostu. But you see, you know, people are challenged by it. Ludziom stawia to wyzwanie. Many people they say to me, oh, you know, I could never be a nun, or I was thinking, you know, sometimes I'd really love to be a monk or something like that. Wiele ludzi mówi mi, że ja bym nigdy nie mógł być mnichem, albo chcieliby być, ale yeah, it's not something I've raised with them. It's something that just seeing me as a monk makes them question that. To jest coś, co pojawia się u nich jako pytanie, kiedy widzą mnicha. I remember this because my oldest memory of anything to do with Buddhism is a very dim, half-remembered memory of a Buddhist nun on a television documentary in Australia. Dla mnie pierwszym wspomnieniem związanym z buddyzmem, bardzo, bardzo wczesnym i już takim zatartym jest zobaczenie mniszki buddyjskiej w australijskiej telewizji. And it must have been in the 1970s. I must have been probably in my mid-teens or something like that. To musiało być w latach 70., kiedy byłem nastolatkiem. And all I remember is this woman with a shaved head. Pamiętałem tylko kobietę z ogoloną głową. And she had like a shyness or a quietness to her. I miała w sobie pewną ciszę i pewną skromność. And I remember this something like a sense of wonder or something like that. I pamiętam uczucie zdziwienia. You know, especially because she was an Australian, right? She wasn't an Asian woman, so she was like from my culture, and she'd done that. Szczególnie, że była Australijką, była z mojej kultury i zrobiła coś takiego. So people have all these different reactions when they see you as a monk. Więc ludzie różnie reagują, kiedy zobaczą cię jako mnicha. So one time I was walking through the streets of Sydney. Raz szedłem przez ulicę w Sydney. And I'd just come back from a dentist appointment. I wróciłem od wizyty u dentysty. Right, I mean, it's just going to the dentist, right? I'm not feeling particularly monkish. Wyszedłem do dentysty, to nie ma nic wspólnego z byciem mnichem. Right, it's just my life, you know? No, po prostu jest życie. Right, I had something wrong with my teeth, I go to see the dentist. Jak mam coś z zębami, idę do dentysty. Admittedly, the dentist was a student of mine. Rzeczywiście, dentysta był jednym z moich uczniów. So it's all kind of... And one day I was having this meditation there. Wiesz co, w zębach zadawał pytanie o medytacji. Anyway, so I got the bus home and I was walking back to where I was staying. Wracam do miejsca, gdzie mieszkam. And this guy screeches up on this van and runs over to me. A facet zhamuje swoją ciężarówkę i podbiega do mnie. And I was a bit startled. And then he came up to me and he said, "Are you the Today FM celebrity fugitive?" Czy ty jesteś dzisiejszym zbiegiem z audycji Celebrity FM? Celebrity fugitive. Today FM, celebrity fugitive.
Sławny uciekinier z stacji Today FM. Ah, okay, yeah. Rather kind of stuff. And so I did what you guys just did. I'm like, what? Ja tak samo jak wy, nie wiedziałem, o co chodzi. He's a Today FM celebrity fugitive. Więc zadałem jeszcze raz to samo pytanie. I'm like, I've got no idea what you're talking about. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. So apparently there's a radio station in Sydney that has a promotion. Więc jest to radio w Sydney, które ma taką promocję. And so the promotion is that they get some kind of celebrity and they dress them up in some kind of outfit and they wander around the streets of Sydney. Więc znajdują jakąś znaną osobę i ubierają w nietypowy kostium i każą jej chodzić po ulicach. Until somebody recognizes them and then they win a prize. I ten, kto ich rozpozna, wygrywa nagrodę. That day there was this football player dressed up as a Buddhist monk. I tego dnia był nim piłkarz, który miał być przebrany jako mnik Buddy. So this guy like really thought he had the jackpot, right? On właśnie myślał, że wygrał. Yeah, so I had to disappoint him. Musiałem go rozczarować. Mm. But anyway, he said, "Well, where are you going?" I told him. He said, "I'll give you a lift." Ale przynajmniej nie podwiózł. And then we started talking about meditation and stuff, so it was good. I porozmawialiśmy o medytacji, więc w porządku. So the point being that being a monk, you can have different impacts on different people. Więc będąc mnichem, możesz mieć różny wpływ na różnych ludzi. And to counterpoint that one, I'll tell you another story. Ale żeby to zrównoważyć, opowiem jeszcze jedną historię. And this is a monk called, about a monk called Kirpa Gorinyanananda. Yeah, it's about a month. And it's a very simple story, but to me it was a very moving one. It's bardzo prosta historia, ale bardzo mnie poruszyła. He was in India. He went to Rajagaha, one of the sacred sites in Buddhism. Pojechał do Rajagaharu w Indiach, do jednej ze świętych miejsc. And you know, when you go around to India to these places, there's often like these little kids who are like beggars and so on. Więc w Indiach w takich miejscach jest zazwyczaj dużo dzieciaków, które żebrają. And so they always come up to the monks and they're like, "Baksheesh, baksheesh." Często podchodzą do mnichów, prosząc o baksheesh. Yeah. So when I'm a monk, I always say, "Baksheesh nahi, baksheesh nahi." Więc jako mnich zawsze mówię, no money, no money. Nie mam pieniędzy. Yeah. But this monk knew some Hindi. Ale ten mnich znał trochę Hindi. Mm. And when this little boy came up to him, he just looked at him and said, "Don't you want to be free of all of this?" Więc powiedział temu chłopcu, czy nie chcesz być wolnym od tego? And that little boy just stopped and looked at him and began to cry. Ten mały chłopiec spojrzał na niego i zaczął płakać. And he just said, "Yeah, I just want to be free of all of this." Chcę być wolny od tego wszystkiego. And then he became the student of that monk. I został jego uczniem. Okay. So let's finish up and we will see you back here again tomorrow morning. I widzimy się tutaj jutro rano. Let's finish by paying respects to the Triple Jam.